Witajcie. Słuchajcie, materiał będzie może troszkę kontrowersyjny. Jest wywołany tym, że nie bardzo chcę się pogodzić z tym, co dzieje się na polskim rynku nożowym. Bardzo długo się męczyłem, może biłem się z myślami, żeby go nagrać, bo nie chcę w zasadzie wywołać zbędnej gównoburzy, ale chciałbym, żeby pewne podejścia, pewne jakieś normy zagościły z powrotem w polskim rynku nożowym. Dlatego zapraszam Was na moich słów kilka o polskim rynku nożowym. Słuchajcie, na mój temat to nie będzie lekki materiał, więc nie wiem, czy dam radę opanować się z niektórymi emocjami, za co wielu Was przepraszam z góry, ale zaczęło się lat temu kilka, kiedy to zaraziłem się ogólnie pojętym EDC, ale z takim mocnym wskazaniem, powiedzmy, na noże, na ostre narzędzia. Wówczas to prawdopodobnie wyidealizowałem sobie świat polskiego rzemieślnika, polskiego nożoroba, makera, nożownika, jakby tego nie nazwał, wyidealizowałem sobie to pojęcie w sposób, w jaki ja pojmuję rzemieślnika, a sposób, w jaki ja pojmuję rzemieślnika, wziął się kilkanaście lat temu. Oddałem samochód mechanikowi. To był mój pierwszy, porządniejszy samochód. Wiedziałem, że z gruntu rzeczy trzeba w nim wymienić wałek rozrządu. Mało istotne. Natomiast tenże mechanik przy mnie ten samochód rozebrał silnik i zaczął go składać z nowymi częściami. I robił to z takim pietyzmem, że nie byłem w stanie pojąć, dlaczego on tak bardzo dba o szczegóły, które pracy, którą wykonuje. Więc go zapytałem o to, dlaczego on tak do tego podchodzi. To wszystko jest wykonane z taką perfekcją, z takim namaszczeniem. On mi wtedy, niewiele mówiąc, pokazał na ścianie taką, miał ramkę. A w ramce było, że jest mistrzem rzemieślniczym mechaniki samochodowej. Bo wtedy powstał we mnie taki obraz rzemieślnika, który dąży do doskonałości, dąży do tego, żeby praca, na której zostawia jakiś tam swój odcisk, była wykonana w taki sposób, żeby sama za sobą niosła informację o tym, kto to wykonał. Żeby rzemieślnik nie musiał wstydzić się swojej pracy, że jak zobaczy to ktoś inny, żeby mógł wyrazić swoje uznanie do tej pracy, a nie zwyczajnie po polsku zapytać, a kto to panu tak spierdolił. I wracamy do polskiego rynku nożowego. Opinii na mój temat, które można się naczytać w internecie, jest multum. Od czasu do czasu sobie poczytam rzeczy i opinie, które na mnie wypisują. Szczególnie na tych grupach, na których mnie nie ma. Ale oczywiście zawsze znajdzie się jakaś przyjazna dusza, która podeśle mi screeny wypowiedzi na mój temat. Muszę Wam powiedzieć, że polot jest taki, że nawet sam jestem od czasu do czasu skłonny w to uwierzyć.
Szczególnie w to, że się nie znam. I spoko, i pasuje mi to, bo się nie znam. Bardzo chcę się nie znać, dlatego, że bardzo bym chciał do noży, do produktów, makerów, nożowników, nożorobów, czy rzemieślników podchodzić w sposób, takie brzydkie określenie, end usera. Czyli po prostu użytkownika. Użytkownika, który świadomie decyduje się, bądź się nie decyduje na produkt rzemieślniczy, bądź na produkt produkcji seryjnej, masowej, fabrycznej. I teraz wróćmy do wystaw. W tym roku byłem na kilku wystawach, bo zaczęło się od Poznania, gdzie zbyt wiele nie było pokazane, czyli na Kniejach. Byłem na Knife Show. Byłem ostatnio na Central Europe Knives Exhibition, czyli na popularnych knivesach, gdzie miałem okazję obserwować to, co się dzieje, potwierdzać lub nie potwierdzać moich opinii dotyczących rynku i tego, jak ten rynek wygląda troszeczkę od środka. I szczerze mówiąc, to, co obserwuję, to, o czym kiedyś już mówiłem chyba po Knife Show, mnie boli. Ale zacznijmy w ogóle od samej struktury, tak? Są wystawy. Ostatnia Central Europe Knives Exhibition, za którą w ogóle bardzo dziękuję, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że zorganizowanie takiej wystawy, miejsca, zorganizowanie jakiegoś marketingu, oprócz tego, że kiepsko było oznaczone miejsce, to wszystko było zorganizowane bardzo, bardzo fajnie i za samą wystawę organizatorom super bardzo dziękuję. Problem polega na tym, że taką wystawę powinna uświetnić gama produktów rzemieślniczych w dużej mierze, gdzie jak gdyby rzemieślnicy powinni odczuwać dumę z prezentowanych przez siebie produktów. I tu pojawia się pewien problem. Problem w mojej opinii. Oczywiście jak gdyby całość tego materiału to jest tylko moja opinia. To, co można zobaczyć na takiej wystawie, to są trzy grupy. Tak bardzo uogólniając, nie chciałbym nikogo skrzywdzić, jak gdyby, ale bardzo uogólniając. Po pierwsze, są to rzeczywiście faktyczni rzemieślnicy, o których zaraz powiem, bo do niektórych żywię olbrzymi szacunek. Są to celebryci, którzy więcej robią szumu i fejmu dookoła siebie, niż wkładają energii w swoje produkty. To jest smutne. I bardzo dużo jeszcze świeżych, młodych twarzy, z których też można by było jak gdyby wydzielić dwie grupy. Jedna już poczuła ten celebrycki sznyt, a druga jeszcze robi coś, bo chce, bo czuje jakieś powołanie, czy taki rzemieślniczy ciąg. Żebyśmy mieli jasność, jak gdyby nie za bardzo zdaję sobie sprawę, kogo w całym rynku nożowym można nazwać rzemieślnikiem, dlatego że znowu definicja rzemieślnika, zarówno słownikowa, jak i prawna, jest dosyć dobrze opisana, tak? Żeby zostać rzemieślnikiem, trzeba spełnić określone warunki, prawda? Trzeba mieć odpowiednie dokumenty. Stopnie rzemieślnicze również są podzielone na jak gdyby różne fazy doświadczenia, tak? czy pozycji rzemieślnika. Więc nie jestem w stanie określić, nie wiem, czy nie przesadzam, próbując nazwać nożoroba rzemieślnikiem. Ale tak przyjąłem, że ktoś, kto wykonuje noże, wykonuje to własnoręcznie, aspiruje do miana rzemieślnika.
aspirując do miana rzemieślnika, aspiruję do tego, żeby tą drogę rzemieślniczą przejść jak gdyby od początku do końca, czyli od czegoś w rodzaju stażysty do rzemieślniczego mistrza. I teraz tak obrazowo wchodzę na targi i oglądam starych, dobrych rzemieślników. Oglądam Klima, którego sobie bardzo cenię, bo to jest gość, który obrał swoją drogę, obrał swój rynek. Jeżeli można by było noże podzielić na jakieś elementy składowe całego rynku nożowego, to on wybrał sobie swój własny fragment, robi to konsekwentnie, bez gwiazdorzenia, a jego produkty są solidne, niezmienne, unowocześniane, modyfikowane lekko, ale od lat trzymające poziom. Mamy Tomka Kołodzieja, którego również sobie bardzo cenię, bo w ręku miałem jego cztery noże. I żaden z tych noży nie wykazywał tego, że zostało to zrobione byle oddać sztukę. Nie wiem jak wam to przekazać, tak? Bo nóż można zrobić z duszą, tak? Czyli włożyć w niego serce, pracę i tą pracę bez wstydu sprzedać. Albo nóż można zrobić na sztukę i również tą pracę sprzedać. Czy to jest dobrze, czy to jest źle, to musicie sami ocenić, dlatego że w mojej opinii to źle, bo rzemieślnik sprzedaje swoją pracę, w którą wkłada serce i duszę, tak? To znaczy, nie wiem, może to jest takie moje urojenie, tak, ale jak w jakiś tam sposób gdzieś zahaczam o, nie wiem, płatnerzy na przykład, którzy kując swoje produkty wiedzieli, że informacja o nich rozejdzie się tylko i wyłącznie z produktem. Nie było Facebooków, tak, czy gazet, czy cudów wianków, dzięki którym można było zdobyć sławę. Sławę można było zdobyć tylko i wyłącznie poprzez dobry produkt. I tak chyba ja to pojmuję. Może dlatego ja mam pewien problem z tym rynkiem. Wracam do Tomka Kołodzieja. Jak gdyby ja nie miałem w ręku, również na cekę, nie miałem w ręku jego produktu, który bym wziął i powiedziałbym: Tomek, odwaliłeś fuszerkę. No nie. Jak gdyby wszystkie jego noże, które zdarzyło mi się mieć, osobiście mam dwa. Czy jeden będzie w giveawayu, ale w tym momencie mam dwa Tomka noże i nie mogę powiedzieć, że to jest zrobione na odpierdol. Byle sprzedać sztukę. Tomek Plich, którego bardzo szanuję. Ja go poznałem przy okazji zakupu noża na giveawaya na 2000 subów. Ale spotykam się z Tomkiem na targach i słyszę od Tomka: słuchaj, po twoim filmie poprawiłem ostrzenie. Kurwa, no szacun. Naprawdę, wypowiedział się laik taki jak ja o nożu nożoroba. Po czym usłyszałem od nożoroba: wiesz co, faktycznie poprawiłem ostrzenie. Naprawdę, zaczynam nabierać do takiego człowieka olbrzymi szacunek, dlatego że się okazuje, że to, co zrobiłem, nie poszło na marne. To znaczy, z jednej strony przedstawiłem Tomka może tym osobom, którzy go nie znają, a z drugiej strony, przyczepiając się w pewien sposób do jego produktu, sprawiłem, że on chce go poprawić. Kurczę, to jest niesamowite. Znaczy, bardzo, bardzo mnie to porusza, że w jakiś sposób są ludzie, czy jest taki człowiek właśnie jak Tomek Plich, oni
oni chcą spełnić oczekiwania klienta. To jest spoko. Dalej z takich... Muszę wam powiedzieć, że bardzo na przykład jestem zainteresowany produktami Jarka Kusia, który... Nie znam gościa osobiście, to jak gdyby nie chcę go skrzywdzić. Widzę, że obraca się w tym celebryckim świecie, ale miałem jego produkty w ręku na targach i wywarły na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Były wykonane naprawdę, w mojej opinii, z klasą. Ale mamy też grupę doświadczonych starych nożorobów, od których byłem w stanie usłyszeć, biorę nóż do ręki i mówię, słuchaj, no krzywe, no niesymetryczne, no to i jestem w stanie usłyszeć, no bo wiesz, jakbyś miał zrobić tyle noży przed targami, też byś tak zrobił. No kurwa bym nie zrobił, ty już wiesz, o kim mówię. Nie zrobiłbym tak. Nie wiem, idziesz do Arka Siodły w El Siadaki i na stole widzisz cztery noże, może było z 8, może z 10, z czego większość była sprzedanych. Arek mówił, że jak gdyby pozwolili mu właściciele jeszcze je wystawić, pokazać na targach. I miał cztery noże. Co to świadczy, o czym to świadczy? Świadczy o tym, że nie robił na siłę na wystawę noży na sprzedaż. Nie miał takiej potrzeby, że jego noże sprzedają się z powodu jakości produktu. Ja nie widzę Arka, żeby jakoś, oprócz tego, że zamieszcza swoje zdjęcie na Instagramie i na Facebooku, żeby uczestniczył jakoś nadmiernie w tych dyskusjach dotyczących noży, rynku nożowego i tak dalej, i tak dalej. A jednak pytam się go o jego rozwój i on mówi, wiesz co, no mówi, kończę z przyjmowaniem zleceń i nie będę przyjmował zleceń. Chciałbym w przyszłym roku produkować to, co akurat przyjdzie mi do głowy wyprodukować i wystawić to na sprzedaż. Zajebiście. Kurczę, uważam, że super sprawa, tak? Znam paru nożorobów, którzy też tak robią, że produkują coś i wystawiają na sprzedaż, to znaczy produkują produkt nie na zamówienie, nie odklepać, tylko zrobić coś własnego i to sprzedać. To musi mieć swoją jakość, bo inaczej nie będą mieli klientów, tak mi się zdaje, nie powinni mieć klientów, a szczególnie właśnie ci, którzy nie uczestniczą w tym celebryckim młynku. Oczywiście o ojcu Siadaki nie wspomnę, no bo to jest jak gdyby ta sama liga i również mam wielki szacunek, mam noży od Arka, raz, dwa, trzy, cztery. Może trzy, chyba trzy. Nieważne, do żadnego z tych noży nie mogę znaleźć nawet punktu, o którym mógłbym się przyczepić. Pomimo tego, że Arek do mnie pisze, jak kupowałem od niego ostatni nóż, którym spodobała mi się strasznie rękojeść z Kokobolo, którą zrobił, napisał mi, słuchaj, wiesz co, bo jak osadzałem głownie w rękojeści, to troszkę za dużo dałem żywicy, ona nie doszła tak do końca, troszeczkę tam uzupełniłem żywicą, to nie jest wykonane tak, jak ja bym chciał to zrobić. To jest dla mnie wzór rzemieślnika. Ale idziemy dalej. Mamy bardzo doświadczonych już nożorobów, którzy są w stanie powiedzieć, no wiesz, no zrobiłem niedokładnie, bo musiałem zrobić ileś noży na targi. No, artysta. Artysta, będę chciał od ciebie jeden nóż, żeby nie było, że jak gdyby, ale zastanów się, czy to jest ta droga. Mamy jeszcze jedną grupę. Oczywiście mamy młodszych lub starszych nożorobów, nie wiem, Tartakus na przykład, miałem jego jeden nóż na testach. Bardzo sobie chwalę jego produkty. Widziałem teraz jego produkty na targach. Też nie mogę powiedzieć, żeby... Oczywiście zawsze w produkcie można znaleźć coś, co jest wadą, niedociągnięciem czy czymś, tak?
szczególnie u młodszych nożorobów, gdzieś tam jeszcze te wady występują, jakieś krzywizny, szczególnie dotyczy się to symetrii rękojeści, wyjścia szlifu, czy zakończenia szlifu przy grzbiecie głowni. To są takie miejsca, w których jesteśmy w stanie to zauważyć, a szczególnie jeżeli miałeś w ręku 100, 200 czy 300 noży, to są takie miejsca, gdzie twoje oko ląduje automatycznie. To już jak gdyby jest poza wszelką konkurencją. Jest takich młodych paru nożorobów, w których bardzo wierzę, że będą się rozwijali, że kombinują z ciekawymi rękojeściami, z ciekawymi kształtami. Natomiast jest paru młodych nożorobów, których pokątnie uchem usłyszałem na zapleczu. Taki talent mam, dar do tego, żeby słyszeć takie rzeczy, od których usłyszałem. A wiesz, sprzedawałem po 400, ale podniosłem do 700 i też kupują. Mam nóż tego nożoroba. Nie recenzowałem go i nie chcę. Dlatego, że w pewien sposób to nie jest tak, że my chcemy się przypierdalać do produktów. Bo to nie na tym rzecz polega. Chcielibyśmy wziąć produkt i powiedzieć: kurczę, fajny nóż, fajny produkt, fajny, fajnie wykonany, widać w tym serce włożone. Mam takich noży kilka. Od bardzo doświadczonych nożorobów niektórych. Nóż, który autentycznie broni się czterema łapami, tak samo jak przed nagraniem tego filmu, żeby go zabrać na twardościomierz. Bo zapłaciłem za niego, nie wiem, niecałe 500 zł na Knife Show. Przerąbałem nim duży nóż ze stali O2. Przerąbałem nim dwa czy trzy kawałki drewna i zawinęła się krawędź tnąca. I autentycznie czuć paznokciem, jak ta krawędź jest zawinięta. Tu! Skrzynka prawdy. Mam. Mam też tego młodego nożoroba nóż, który był w mojej opinii śmiał wręcz wysnuć takie stwierdzenie, że on podniósł ceny, bo ludzie i tak kupują. Nie wiem, czy tędy jest droga, bo ludzie i tak kupują. Myślę, że droga jest tam, gdzie to ludzie będą mówili, że jakiś produkt jest super. A szczerze mówiąc, obserwuję grupy i wcale nie widzę tam takiego pijania na temat jakości noży, nożorobów. Wręcz zdarza mi się czytać opinie takie, że jeszcze ostatnio nawet, że szkoda czasu, bo gość akurat napisał płatnerze, ale chodziło o nożoroba. I tak mają klientów w dupie. Trochę bolesne, dlatego że w moim wyidealizowanym świecie to w ogóle nie powinno mieć miejsca, tak? W moim mniemaniu, w mojej poprawności, wydaje mi się, że to właśnie klient powinien zamieścić zdjęcie noża i powiedzieć: słuchajcie, kupiłem nóż od tego nożoroba, jest świetny. Używa mi się go bardzo, bardzo dobrze. To chyba byłaby lepsza reklama, tak mi się zdaje. Natomiast na razie obserwujemy tonę zdjęć, których głównymi autorami są ich twórcy. U rzemieślników, jasne, trzeba się reklamować, ja nie mówię, że nie, tylko dlaczego za tym nie idzie tona zdjęć ludzi, którzy chcą się pochwalić tym, że to mają. Zmierzając do finiszu tego materiału, bardzo mnie boli w moim niedoświadczeniu to, że bardzo wielu nożorobów, którzy prymitywnie mówiąc obrabiają mi dupę na różnych grupach. Czy ja rozumiem, że są ludzie, którym jak gdyby pomaga to walczyć z frustracją i fajnie, nie przeszkadza mi to, bo szczerze mówiąc na to, co ludzie o mnie piszą, to ja mam wyjebane. I zupełnie nie mam pretensji, że ktoś tam mi obrabia dupę, bo już się przyzwyczaiłem, to znaczy jak gdyby nie zwracam na to uwagi emocjonalnie pod kątem mojej osoby, ale zwracam na to uwagę pod kątem rynku.
boli mnie to, że w momencie, kiedy nie pokazało się jakiegoś nożoroba na relacji, to może należałoby się zastanowić, dlaczego się nie pokazało jakiegoś nożoroba na relacji. Jeżeli się nie mówi o jakimś makerze, to dlaczego się nie mówi o jakimś makerze? I może jednak lepiej by było zastanowić się nad pewną zmianą podejścia. Ja nie mam zupełnie problemu z tym, że nóż kosztuje 1200, 1500 czy 2000 zł. Naprawdę. Tylko chciałbym, biorąc ten nóż do ręki, czuć to, że rzemieślnik włożył w to serce. To znaczy, jak ja go oglądam, to widać gołym okiem, kiedy rzemieślnik wypracował swój nóż, a kiedy rzemieślnik odjebał swój nóż. Proste. To nie jest skomplikowane. Większość osób, którzy chociaż mają kilka customów, są w stanie to określić gołym okiem. I określają to gołym okiem, tylko że nikt tego nie chce czytać, nikt tego nie chce widzieć. Na YouTubie wystarczy poczytać komentarze. To naprawdę nie trzeba być tu jakimś wielkim fachowcem. Naprawdę chciałbym, żeby ten rynek był wyidealizowany w taki sposób, żeby najważniejszy był produkt. Bo produkt, jeżeli produkt będzie najważniejszy, będzie w oczach makera musiał być dopracowany, włożone w niego serce, praca i kunszt rzemieślniczy, to z automatu za tym pójdzie klient, za tym pójdzie jakość, za tym pójdzie opinia. I nie trzeba będzie tych celebryckich dyskusji na forach, których jest bardzo dużo, a które zmierzają donikąd. Nie chcę wymieniać makerów, których mam na myśli, bo jest ich wielu. Wielu makerów tworzy taką opinię, między innymi o mojej osobie, że się nie znam. Ale żaden z nich nie pofatygował się, żeby ocenić jego produkt. Ciekawe, nie? Tak faktycznie kupujemy 99% noży, które mamy, kupujemy. Jest parę procent noży, które recenzujemy, bo udostępniają nam je widzowie. Nie mamy żadnego noża, który dostaliśmy w prezencie. Mieliśmy parę noży, które dostaliśmy w prezencie, które rozdawaliśmy i one były przekazywane nam z myślą o rozdawnictwie. Nie mam żadnego noża, który dostałem. Ale z chęcią bym obejrzał nóż, no nie wiem, Roberta Tucholskiego. Bardzo bym obejrzał. Bardzo kolega jest aktywny. Bywały momenty, żeby nie było, że nie zauważyłem, bywały momenty, gdzie mnie bronił, na przykład na pewnej grupie. Natomiast, ale bardzo bym chciał jak gdyby potestować jego nóż. Bardzo bym chciał potestować nóż Trollskiego. Ale nie mam i nie kupię. Dlatego, że się boję, że się zawiodę. Nie wiem dlaczego. Bardzo bym chciał... Jarka Kusia na pewno sobie kupię, to jest jak gdyby pewne. Bardzo bym chciał... No od Garbatego, tak, od Wołodi mam. Od Garbatego nóż sobie zamówię na pewno. Jest paru nożorobów, których na pewno zamówię, tylko właśnie boję się, że trafi to tak samo jak parę noży tu w tej skrzynce, których nie chcę testować, bo będę musiał się o nich źle wypowiedzieć. To jest jedno.
druga rzecz, która sprawia, że zaczynam mieć lęki, jeżeli chodzi o testowanie noży, to to, w jaki sposób makerzy podchodzą do klientów. Czyli między innymi to, o czym wspomniałem, tak? Albo trzeba zrobić noże na wystawę, to one będą miały niższą jakość, bo trzeba ich naklepać tonę, albo można podnieść ceny, bo i tak kupią, tak? Nie zmieniając jakości wykonania, bo to jest dosyć istotne. Ja nie mam problemu z cenami. Ja mam problem z tym, że to jest takie podejście, i tak kupią. Więc możesz odjebać swoje, a podnieść cenę dwukrotnie. To jest jak gdyby coś, co mnie boli. I bardzo się boję tego, że ja biorę jakiś nóż do recenzji. Ja go zrecenzuję, bo on jest fajny, bo on mi się podoba. I na podstawie tego ktoś zamówi nóż od makera. Przykłady można mnożyć w milionach. No, może w setkach tysięcy. Albo maker się nie odzywa, albo maker wziął kasę na przykład i olewa klienta, albo jak przysłał produkt, to klękajcie narody. Mówię, kurde stary, no ja dostałem nóż, jak gdyby kupiłem nóż, czy dostałem nóż od kogoś tam na testy i był zajebisty. A ty mówisz mi, że kurde, że padaka, nie? I teraz te pretensje idą w naszym kierunku, czyli w kierunku między innymi youtuberów, czy testerów, czy różnego rodzaju osób, które w jakiś sposób polecają te produkty. I my zaczynamy mieć pewien opór przed polecaniem tych produktów, dlatego że boimy się, że ten maker, którego poleciliśmy, na przykład, nie wiem, młody maker, którego poleciliśmy, również wsiąknie w ten świat, który jest w stanie stwierdzić, a podniosę cenę dwukrotnie i tak kupią. Mam nadzieję, że do wielu z was jak gdyby ten materiał trafi, bo ten materiał nie jest kręcony z myślą o klientach. On jest głównie kręcony z myślą jednak o makerach, o rzemieślnikach. Bo ja w swojej może naiwności, może w swojej niewiedzy, może w moim braku doświadczenia mam jednakowoż nadzieję, że polski rynek nożowy, czy w ogóle polski rynek produktów wykonywanych ręcznie, to będzie rynek, w którym to produkt będzie niósł za sobą sławę twórcy, a nie social media, czy no głównie social media, no bo teraz jak gdyby głównie to się odbywa w social mediach, tak, czy na jakichś właśnie targach. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ludzie, którzy byli na Knivesach, że największe kolejki są do obejrzenia produktów najbardziej znanych twarzy. U Cichego, u Trolskiego, u Kusia Jarka, u Roberta Tucholskiego. Paps miał szczęście, bo koło trola stał. Ale Papsa akurat cenię, żeby nie było. Paps robi fajną robotę i strasznie mi się podobają produkty Papsa. Natomiast u Tlima, u Garbatego, tam było dużo ludzi. Natomiast bardzo wielu makerów było tych ludzi zdecydowanie mniej. Wydaje mi się, że jak gdyby to jest właśnie to klucz problemu, że w dzisiejszych czasach ten fame napędza klientów, a nie produkt napędza klientów. Tak mi się zdaje. Znaczy nie chcę obrażać, nie wiem, Cichego, Trolskiego czy Roberta Tucholskiego, tak? Natomiast doskonale wszyscy sobie zdajemy sprawę, że to są te nazwiska, które
w świecie social mediów one dużo bardziej brylują niż na przykład, nie wiem, Tomek Plich, Tomek Kołodziej, Arek Siodła, Kroko, Acid Knives. No jak gdyby jest bardzo wielu makerów, którzy dużo, dużo mniej brylują w tym środowisku i w związku z tym mają dużo mniej klientów. Znaczy dużo, może nie klientów, bo tego jest mi ciężko stwierdzić. Natomiast ich stoiska na wystawach są dużo mniej oblegane, co uważam za błąd. Dlatego, że mówię, to nie fame buduje produkt. To produkt powinien budować fame. A mam laickie, niedoświadczone wrażenie, że ta struktura rozwoju rzemieślnika popierdoliła się do reszty. I to mnie boli. Chciałbym, żeby to się zmieniło. Chciałbym, żeby sami makerzy chcieli to zmienić. Chciałbym, żeby klienci to dostrzegali, bo jeżeli nie dostrzegą tego makerzy, to albo klienci będą skazani na produkty zbyt mocno przecenione do swojej i jakości, i tego serca, które jest w ten produkt włożony. Więc jeżeli makerzy nie zmienią swojego podejścia, wielu makerów, nie mówię, że wszyscy, ale wielu makerów, to makerzy sami muszą w sobie ocenić, tak? Ja nie chcę wymieniać nazwisk za bardzo. Jeżeli makerzy sami w sobie tego nie zmienią, to będą musieli zacząć to dostrzegać klienci. Tylko problem jest taki, że jak klienci zaczną to dostrzegać na skalę masową, już dostrzegają, widzę to, obserwuję to na co dzień, ale jak zaczną to dostrzegać na skalę masową, to dla makera już będzie za późno. Mam nadzieję jednakowo, że my to wśród wielu blogerów i vlogerów nazywamy takim celebryckim szambem. To znaczy, problem polega na tym, że jak dotkniesz, to już jesteś obryzgany. Ja wiem, ja już to przeszedłem, więc jak gdyby zupełnie mi to nie przeszkadza. I tak śmierdzę, więc jak gdyby wali mnie to, ale my to dostrzegamy. Tak? Oczywiście, że jesteśmy od razu uznawani. Moja sąsiadka, taka leciwa, ma takie stwierdzenie, że uznawani jesteśmy za rarogów tego rynku, bo nie chcemy celebrować celebrytów. Nie chcemy. Chcemy dobrych produktów. Chcemy rzemieślników z sercem i duszą. Chcemy wiedzieć, że jeżeli kupujemy coś od rzemieślnika, to on tego nie zrobił tylko i wyłącznie dla pieniędzy. To znaczy, że on, jak gdyby to, że on ma z czego żyć, czy że jego produkt przynosi mu zysk, to jest efekt jego pracy, serca, doświadczenia i przelania duszy w produkt, a nie tego, że on jest znany z tego, że jest znany. Bardzo bym chciał, żeby to się zmieniło. Nie chcę nikogo atakować. Chociaż czasami mam takie chwile słabości, że dopiero bym wywołał gówno burzę, ale nie chcę. Jak gdyby chciałbym, żeby to wszystko było unormowane. Chciałbym, żeby makerzy zarabiali bardzo, bardzo solidne pieniądze. Naprawdę. Ale chciałbym, żeby klienci mieli bardzo, bardzo solidne produkty. Chciałbym za pół roku zrobić film o jednym z makerów, których w dniu dzisiejszym uważam za celebrytę, a nie za makera, i powiedzieć: słuchajcie, coś się zmieniło. Coś drgnęło, coś poszło w dobrym kierunku. Dlatego, że jeżeli się nie zmieni, to uwierzcie mi,
że ludzie nie będą chcieli z czasem mieć tych produktów. Dlatego, że Chińczyk jest w stanie wyprodukować to samo za 1/8 kwoty. Mam nadzieję, że ten materiał zostanie odebrany jako nie pojazd, nie wyjście naprzeciw z zamkniętą przyłbicą i z wysuniętą kopią, tylko jako apel. Wiem, że jako apel kogoś to się nie zna, ale jednak jako apel i ktoś może chociaż parę procent tych osób, o których mówię, zerknie na to jak na słowa użytkownika. Zastanowi się nad tym, czy przypadkiem nie warto. Dzięki.